Dziadek nie śpi. Tak powiedziała mi pewnego dnia mama, odbierając mnie z domu babci i dziadka. Często spędzałem tam letnie noce. Tak się złożyło, że mieszkałem w tym samym mieście co moi dziadkowie, co było luksusem, którego nie miało wiele innych rodzin. Miałem tam wszystko, na co dziecko może liczyć. Piekliśmy ciasteczka, jedliśmy lody, odwiedzaliśmy place zabaw. Ale w nocy, kiedy tylko wychodziłem z sypialni, żeby napić się wody, często widziałem dziadka w salonie, siedzącego w swoim fotelu z zapaloną lampką, skupionego na oglądaniu statycznych migotań w telewizorze. Dotarło do mnie, że nigdy nie widziałem, żeby po prostu poszedł spać. Po jednej ze zbyt wielu wycieczek do toalety o 3 nad ranem, w końcu zapytałem moją mamę, dlaczego dziadek siedział w swoim fotelu przez całą noc. Odpowiedziała tylko: dziadek po prostu nie śpi, zrozumiesz, gdy będziesz starszy. Ale zanim stałem się wystarczająco dorosły, by zrozumieć, że mój dziadek cierpiał na ostrą i chroniczną bezsenność, przestałem spędzać z nim dużo czasu. Miałem już 16 lat i chodziłem do liceum, a z dziadkami widywałem się tylko podczas świąt i pogrzebów. To może zabrzmieć, jakby mi na nich nie zależało. Pozwoliłem nam się rozdzielić, niechcący wyciąłem ich z mojego życia, ale w pewnym momencie po prostu stajesz się za stary na place zabaw i kreskówki w każdy weekend. Poza tym moi dziadkowie również byli coraz starsi i mieli lepsze rzeczy do roboty niż opiekowanie się mną. Wszystko zmieniło się, gdy o 2 w nocy obudził mnie telefon. Moje serce przyspieszyło, gdy zobaczyłem numer babci, wiedząc, że połączenia w późnych godzinach nocnych nigdy nie są niczym dobrym. Tak, babciu? Kaleb, proszę, przyjedź tu szybko! Szlochała. W tle słyszałem, jak rzeczy się tłuką, a szkło i meble są rzucane i rozbijane. To twój dziadek, on ma broń. Powiedziałem jej, że jestem w drodze i rozłączyłem się. Byłem w połowie drogi do drzwi, kiedy zdałem sobie sprawę, że potrzebuję kluczyków do samochodu. Dopiero co zdałem prawo jazdy, ale wciąż nie miałem pieniędzy na własny samochód, więc musiałem wziąć auto mojego taty. Wbiegłem do sypialni rodziców, wymamrotałem coś o babci i po omacku znalazłem kluczyki. Następną rzeczą, jaką pamiętam, było pędzenie ulicami miasta, które o tej porze były całkowicie martwe. Było ciemno, ale dom babci był łatwy do zauważenia już z daleka. Światła były włączone. Oczywiście, że były. Dziadek nie śpi. Pędziłem przez mokry trawnik, a kiedy otworzyłem drzwi wejściowe, gwałtowny huk sprawił, że na chwilę ogłuchłem. Kiedy odwróciłem się w stronę ściany, zobaczyłem miejsce, w którym liczne pociski właśnie uderzyły w beton. Kule ledwo mnie minęły. Dziadek stał 10 stóp przede mną, celując we mnie z dwulufowej strzelby. Jego siwe włosy były rozczochrane, a ręce podrapane, prawdopodobnie od niszczenia mebli. Nie strzelaj, to ja, dziadku! Przez chwilę na jego twarzy pojawił się niejasny błysk rozpoznania, a potem opuścił broń. Zamiast oddać drugi strzał, przekroczył odległość między nami i chwycił mnie mocno za ramię. Kaleb... Kaleb, musisz się stąd wynosić. Oni po mnie idą, tu nie jest bezpiecznie. Kto po ciebie idzie? Bezsenni, widziałem ich, są w domu. Już dobrze, dziadku, nikt po ciebie nie przyjdzie, jesteś bezpieczny. Próbowałem go uspokoić. Wiedziałem, że dzień taki jak ten zbliżał się od dawna. W zasadzie dziwię się, że nie nastąpił wcześniej. Ten człowiek prawie nie sypiał, z wiekiem było mu coraz trudniej i w zasadzie graniczył z demencją. Sądziłem, że to ostatnia kropla, zanim zostanie zabrany do domu opieki, co oczywiście powinno nastąpić wcześniej. Delikatnie zabrałem od niego broń, a on powoli zsunął się na podłogę, jednocześnie mrucząc coś pod nosem. Za przedpokojem znajdował się salon, choć teraz był w rozsypce. Stoliki do kawy zostały przewrócone, rozbite szkło leżało na podłodze, a ozdobny kredens z zastawą został wywrócony na bok. Telewizor był włączony, wyświetlając tylko biały szum. Znalazłem babcię skuloną w kącie, drżącą i szlochającą. Kiedy zobaczyła mnie wchodzącego ze strzelbą dziadka, podbiegła i przytuliła mnie. Wyjaśniła, że nie zadzwoniła na policję, ponieważ nie chciała, aby dziadek został aresztowany. Jak się okazało, policjanci i tak się pojawili. Sąsiedzi zgłosili wystrzał w domu obok.
Przez szklaną szybę drzwi wejściowych błysnęły czerwone i niebieskie światła, a kiedy je otworzyłem, na stopniu ganku stało dwóch policjantów, pytając, czy nic mi nie jest. Wyjaśniłem, że to dom mojego dziadka i że znalazłem go z bronią, ale nigdy nie zamierzał nikogo nią skrzywdzić. Że był zniedołężniały i wierzył, że ktoś go ściga, wierzył, że chroni moją babcię. Policjanci, zachowując wyraźną ostrożność i dystans, chcieli porozmawiać z dziadkiem o jego prześladowcach. Wkrótce wszyscy znaleźliśmy się w salonie, wokół odwróconego stolika do kawy. Moja babcia narzuciła koc na ramiona dziadka. Sprawiło to, że wyglądał na dużo mniejszego, wątlejszego, jak przestraszone dziecko chowające się pod kołdrą. Był teraz spokojny, ale mówił o tym zdarzeniu z wielkim zapałem. Musicie mi wierzyć, oni są prawdziwi i nadchodzą. Widziałem ich w domu, są wszędzie. Spojrzałem w ich oczy, te straszne oczy. Czy wiesz, kim są ci ludzie? Zapytał jeden z policjantów. Mój dziadek pochylił się do przodu i powiedział szeptem. Bezsenni. Nawet jako młody nastolatek myślałem, że to dość oczywiste, czym są bezsenni. Fizyczną manifestacją trwającej całe życie dolegliwości mojego dziadka. Powstali z zagmatwanej plątaniny paranoi i demencji, strachu przed tym, że nigdy nie zaśnie. Teraz wszystkie te bezsenne noce i mgła umysłowa dopadły go, a on był wobec tego bezsilny. Policja prawdopodobnie to rozumiała, ale grała w jego grę na tyle długo, by uspokoić mojego dziadka. Nie przeszkodziło im to jednak w poproszeniu go o opisanie bezsennych, a zanim wyszli, naszkicowali obraz wprost z nadaktywnej wyobraźni mojego dziadka. Był to wysoki humanoid o czarnym ciele, wiecznie ukryty w cieniu. Nigdy nie można było dostrzec szczegółów, bez ubrania czy jakichkolwiek cech charakterystycznych. Jedyną widoczną częścią były oczy, dwa białe wiry, które według mojego dziadka zawsze się kręciły. Wpatruj się w słońce wystarczająco długo, a oślepniesz. Wpatruj się w oczy bezsennego, a nigdy nie zaśniesz. Zanim funkcjonariusze odeszli, jeden z nich odciągnął moją babcię i mnie na bok. Mam nadzieję, że to jest jasne jak do tej pory. Nie mogę was zmusić do podjęcia jakichkolwiek działań, ale zdecydowanie zalecam rozważenie opcji długoterminowej opieki dla jego bezpieczeństwa i dla was. Naprawdę mieliście dziś szczęście. Nie chcę być wezwany tutaj ponownie i znaleźć coś znacznie gorszego. Potem pociągnął za sobą drzwi, a my zostaliśmy sami stojąc w wejściu. Na myśl o przyjęciu dziadka do domu opieki moja babcia znowu zalała się łzami. Powiedziałem jej, że będzie dobrze i że znajdziemy rozwiązanie, które będzie najlepsze dla wszystkich, ale prawdę mówiąc nie widziałem innego wyjścia. Moi rodzice w końcu pojawili się około 4 nad ranem, opóźnieni głównie przez fakt, że zabrałem kluczyki do ich samochodu. Do tego czasu ja i babcia posprzątaliśmy większość szkła i połamanych mebli. Dziadek siedział na kanapie, rozglądając się nerwowo, od czasu do czasu pytając mnie, gdzie zostawił swoją broń. Prawda była taka, że ukryłem ją w garażu, ale oczywiście nie powiedziałem mu tego. Wyjaśniliśmy sytuację moim rodzicom i do świtu wszyscy zdecydowaliśmy, że dom opieki to najlepsze rozwiązanie dla dziadka. W końcu powinno to nastąpić na długo przed osiągnięciem tego punktu. Babcia niechętnie się zgodziła, ale ostatecznie wiedziała, że to najlepsza rzecz, jaką może zrobić dla męża. Martwiła się, jak poradzi sobie w domu opieki, jak będzie spał bez niej. Ale oczywiście wszyscy wiedzieliśmy, że dziadek nie śpi. Sunny Oaks znajdował się zaledwie 3 przecznice dalej i wydawał się być dla nas najbardziej oczywistym wyborem. Nie był to największy ani najbardziej wymyślny dom opieki, jaki kiedykolwiek widziałem, ale babcia mogła odwiedzać dziadka, kiedy tylko chciała, a on sam miał zapewnioną opiekę, której potrzebował. 3 posiłki dziennie, lekka terapia fizyczna, gry, interakcje społeczne i przyjmowanie właściwych leków. To było więcej niż miał we własnym domu i nie miałem wątpliwości, że stan psychiczny dziadka wkrótce zmieni się na lepsze. Dodatkowo personel był przyjazny i z niezwykłą pewnością siebie wprowadził nas do nowego pokoju dziadka.
Podczas gdy my organizowaliśmy jego ubrania i pozostałe rzeczy, dziadek odsuwał zasłony okienne i skanował posiadłość w poszukiwaniu niewidzialnych dla nikogo innego zagrożeń. Musiał być zadowolony z tego, co widział, bo w pewnym momencie odwrócił się do nas i powiedział: tak, tak, na razie będzie dobrze. Zanim wyszliśmy, babcia uścisnęła go długo i mocno, po czym powiedziała, że będzie go odwiedzać codziennie, tak często jak tylko będzie mogła. Włączyła dla niego telewizor, ale kiedy wyszliśmy z pokoju, zobaczyłem przez niewielką szybkę w drzwiach, że dziadek przełączył go na jeden z tych nieistniejących kanałów, które nie grają nic poza statycznym sygnałem w pętli 24/7. Następny raz widziałem dziadka, kiedy odwiedzaliśmy go całą rodziną w kolejny weekend. Dostał swój wózek inwalidzki, co mnie ucieszyło, ponieważ nie poruszał się już tak sprawnie w ciągu ostatnich kilku lat. Zastaliśmy go siedzącego na wózku przed telewizorem, oglądającego statyczne programy, podczas gdy jedna z opiekunek ścieliła jego łóżko. Wiedziałem od pierwszej wizyty, że miała na imię Cheryl. Tylko zmieniam prześcieradła, powiedziała, gdy weszliśmy. Choć wątpię, że twój dziadek będzie ich potrzebował. On nie śpi ani przez chwilę. Mój ojciec przypomniał jej o bezsenności dziadka i zapytał, czy brał jakieś leki. Cheryl przytaknęła. Dwa razy dziennie, choć nie wydaje się, żeby zbytnio pomagały. Za każdym razem, gdy tu wchodzę, on nie śpi. Delikatnie poklepała dziadka po ramieniu. Jest zbyt zajęty oglądaniem tego przeklętego telewizora przez całą noc. Dziadek spojrzał na nią, jakby wychodząc z transu. Pierwszy raz jego oczy opuściły ekran. Dopiero teraz zdał się zauważyć, że ktoś jest w pokoju. Nic nie powiedział, tylko uśmiechnął się lekko. Babcia zmarła po świętach. To był szok dla wszystkich. Z nich dwóch to ona była najzdrowsza. Lekarz stwierdził, że to był udar. Nikt nie wiedział na pewno, ale myślę, że wszyscy domyślaliśmy się, że umieszczenie dziadka w domu opieki miało w tym swój udział. Dziadek przyjął tę wiadomość lepiej niż się spodziewałem. To znaczy, jeśli w ogóle ją przyjął. Po prostu wpatrywał się w telewizor, obserwując statyczny szum na ekranie. Kiedy zorientowałem się, że dziadek nie otrzymuje już od nikogo codziennych wizyt, zacząłem częściej się z nim widywać. Nie wiem, co mnie do tego skłoniło. Część mnie miała nadzieję, że zastanę go śpiącego, że będę mógł odetchnąć, będąc pewnym, że to w ogóle jest dla niego możliwe, ale za każdym razem, gdy odwiedzałem Sunny Oaks, on był obudzony. Przynajmniej częściowo. Zupełnie nie reagował i wpatrywał się w telewizor przekrwionymi, zmęczonymi oczami. Kiedyś podniosłem pilota i zmieniłem kanał na SpongeBoba. Zanim wyszedłem z pokoju, on zmienił go z powrotem na statyczny kanał. Odwróciłem się sfrustrowany, przełączyłem telewizor z powrotem na SpongeBoba i rzuciłem pilot pod łóżko. Dziadek nie zadał sobie trudu, żeby go podnieść. Nie dał najmniejszego znaku, że zauważył zmianę. Coś w tym, że go obserwowałem, jak tam siedzi, zupełnie bez emocji, sprawiło, że narastał we mnie irracjonalny gniew. Powiedziałem mu, że jego żona nie żyje i że go to nie obchodzi, że prawie strzelił mi w głowę z powodu jakichś wyimaginowanych potworów, że babcia mogłaby nadal żyć, gdyby tylko włożył trochę więcej wysiłku w kontrolowanie siebie. Kiedy skończyły mi się rzeczy, za które mogłem go skarcić, krzyczałem o wszystkim innym, co mnie denerwowało. Jednak najbardziej złościło mnie to, że kiedy wyszedłem, on nadal oglądał telewizor, jakby nie usłyszał ani słowa. Nie odwiedzałem dziadka przez kolejny miesiąc. Bałem się, że jednak mnie usłyszał, albo co gorsza zrozumiał. Kiedy byłem już gotowy do przeprosin, zastałem go leżącego w łóżku, wpatrującego się w przestrzeń. Cheryl powiedziała mi, że personel zachęcał go do snu, odkąd zorientowali się, jak poważna stała się jego bezsenność. Potem bacznie go obserwowali. Jego leki nasenne zostały zmienione na coś znacznie silniejszego, ale jakimś cudem i tak nie wydawały się pomagać. Nie dziwiłem się, nie bardzo. W końcu dziadek od zawsze nie sypia. Kiedy Cheryl wyszła z pokoju, ja zostałem jeszcze przez chwilę.
Nie chciałem jeszcze bardziej odpędzać staruszka od snu bezsensownymi przeprosinami, więc zamiast tego przyciągnąłem krzesło i usiadłem przy jego łóżku. Nie wiem, jak długo tam siedziałem, zanim dziadek stał się najbardziej ludzki od tygodni. Głośno zakaszlał, tak nagle, że aż podskoczyłem z zaskoczenia. Wygiął plecy włók, jakby właśnie został wyciągnięty z krawędzi śmierci. Jego oczy błądziły dziko dookoła, jakby przestraszone. Kiedy mnie zauważył, nie był już niereagującym na nic staruszkiem, ale tym samym człowiekiem, który rok temu prawie strzelił mi w głowę. Chwycił za moje ubrania, przyciągając mnie bliżej. Kaleb, nie możesz tu być. Bezsenni są tu z nami, są w budynku. Musisz mnie posłuchać. Dla mnie jest już za późno, ale ty możesz się uratować. Nie patrz im w oczy, rozumiesz? Nie minęło wiele czasu, gdy krzyki przyciągnęły uwagę kilku pielęgniarek w pobliżu. Wkrótce zespół ludzi otoczył mojego dziadka, próbując go uspokoić. Cofałem się, aż poczułem, że uderzam w ścianę. Jedna z pielęgniarek wymachiwała strzykawką i z trudem wbijała ją w ramię mojego dziadka. Środek nasenny. Ale po kilku kolejnych chwilach chaosu nic się nie zmieniło. Wiedziałem, że zastrzyk nie zadziała. Dziadek nie śpi. Wciąż tylko krzyczał moje imię i wykrzykiwał niespójne bzdury, więc wyszedłem. Słyszałem go jeszcze na końcu korytarza, a zanim opuściłem budynek, byłem pewien, że wciąż wrzeszczy. Krzyczy o bezsennych. Po tym wydarzeniu przez jakiś czas nie odwiedzałem dziadka. Wmawiałem sobie, że zobaczenie mnie może wywołać u niego jeden z tych gwałtownych epizodów, ale w głębi duszy wiedziałem, że się boję. Nie bałem się jego urojeniowych tyrad, ale raczej jego bezczynnego stanu, wpatrującego się pusto w statyczny szum w telewizorze. To nie był dziadek, którego znałem i nie był to dziadek, którego chciałem pamiętać. Kto wie, jak długo bym go nie odwiedzał, może w nieskończoność, gdybym tego nie zobaczył. Czekałem na przystanku, wracając ze szkoły do domu, kiedy kątem oka coś dostrzegłem. Tam, po drugiej stronie ulicy, stała cienista postać. Zamrugałem, przetarłem oczy, ale wciąż tam była. Ciemna sylwetka w świetle dnia, w oddali. Obserwująca mnie spiralnymi oczami, które skręcały się w nieskończoność. To było hipnotyczne, wręcz czarujące. Głosy wypełniły moją głowę, dziwne szepty, które mój umysł odebrał, jakby dostrajając się do odległego sygnału radiowego. Potem przejechał między nami autobus, a stworzenia już nie było. Głosy ucichły, a ja nagle poczułem się dziwnie. Przytłaczające uczucie, że właśnie zobaczyłem coś, czego nie powinienem, przyprawiło mnie o mdłości. Przypomniałem sobie policyjny szkic przedstawiający bezsennego. Nie byłem w stanie w pełni przetworzyć tego, co się stało. Nie w tym momencie, ale wiedziałem, że jest tylko jedna osoba, która może mi pomóc. Zamiast wrócić do domu, odwróciłem się na pięcie i pobiegłem tak szybko, jak tylko mogłem, w stronę Sunny Oaks. Ale kiedy dotarłem do domu opieki mojego dziadka, zastałem tylko pusty pokój. Pościel została starannie złożona na materacu, a telewizor był wyłączony. Zdenerwowany zapytałem opiekunkę na recepcji, gdzie jest mój dziadek. Powiedziała mi, że został przeniesiony do miejscowego szpitala tego popołudnia, kiedy zorientowano się, jak poważna jest jego bezsenność. Brak snu był bardzo niebezpieczny dla osoby w jego wieku. Zamiast jej podziękować, odwróciłem się i pobiegłem. Odległość między Sunny Oaks a szpitalem była spora, zwłaszcza pieszo. Odkryłem, że podświadomie trzymam się cieni, spuszczając głowę. Czasami ryzykowałem sporadyczne spojrzenie przez ramię lub szybkie przeczesanie ulicy, popadając w coraz większą paranoję. I co gorsza, zauważyłem ich. Wysoko w oknach, siedzących w autobusie, czytających gazety. Jak to się stało, że nigdy wcześniej ich nie widziałem? To tajemnica nie do rozwiązania. Uznałem, że dostrzeganie bezsennych to coś, co w pewnym sensie trzeba odblokować. Coś, co nie powinno być możliwe dla normalnego człowieka. Dziwne szepty znikały i pojawiały się w mojej głowie, gdy szedłem.
Miałem myśli, które nie były moje. Obserwowali mnie z krawędzi pola widzenia, ich spiralne oczy kusiły, bym w nie spojrzał. Kiedy w końcu dotarłem do szpitala, zażądałem numeru pokoju mojego dziadka i tego, co mu zrobili. Dowiedziałem się, że personel szpitala w nagłym wysiłku, aby dać mu odpocząć, próbował medycznie wywołać śpiączkę, ale z jakiegoś nieznanego powodu nie byli w stanie tego zrobić. Ale ja wiedziałem dlaczego. Dziadek po prostu nie śpi. Mówili, że na razie się trzyma, ale sprawy nie wyglądały dobrze. Znalazłem dziadka na trzecim piętrze, leżącego w łóżku, podłączonego do monitora serca. Sygnały dźwiękowe były powolne i stałe, przychodziły rzadziej niż myślałem. Dziadek nie spojrzał na mnie, gdy wszedłem, tylko wpatrywał się przed siebie nic nie widzącym wzrokiem. Uklęknąłem przy jego łóżku i delikatnie go szturchnąłem. Dziadku, miałeś rację. Miałeś rację przez cały ten czas. Teraz to wiem. Nikt ci nie wierzył, nawet ja, ale ja ich widziałem. Bezsenni, oni są prawdziwi. Dziadek nie potwierdził, że mnie usłyszał. Spodziewałem się tego, ale dobrze było wyrzucić to z siebie. Po prostu leżał tam, jego oddech był płytki. Łzy wypełniły moje oczy i rozlały się na jego pościel. Obudź się, dziadku, powiedziałem, trzymając jego rękę w moich. Była zbyt zimna. Jeśli mnie słyszysz, proszę, obudź się. Boję się, powinienem był ci uwierzyć. Nigdy nie powinniśmy byli zabierać cię od babci. Próbowałeś nas tylko ostrzec. Proszę, wybacz mi. Nie powiedziałem nic więcej. Moje gardło się zacisnęło i nie mogłem wydusić z siebie słów. Zamiast tego po prostu opuściłem głowę i pozwoliłem, aby krople łez spadały na moje kolana. Siedziałem tam przez długi czas, słuchając delikatnych piknięć i warkotów maszyn medycznych. Kaleb. Spojrzałem w górę. Dziadek patrzył na mnie. Jego głos był słaby, ledwo słyszalny. Drżąc, przesunął rękę po mojej. Nie bój się, nie bądź. Jego głos ucichł i miałem osobliwe wrażenie, że patrzył nie na mnie, ale przeze mnie. Potem jego oczy się zeszkliły, a monitor serca spłaszczył się w monotonnym tonie. W panice potrząsnąłem nim, ale on się nie poruszał. Ten dźwięk wciąż dzwonił mi w uszach, gdy kilku lekarzy w pośpiechu otaczało mnie i zajmowało się dziadkiem, próbując go ożywić. Nic nie działało. W końcu zrozumiałem, że tak będzie najlepiej. Że to był odpoczynek, na który od dawna czekał. Pochowaliśmy go obok babci. Odejście dziadka nie było zupełnie niespodziewane. Mimo to odczułem to bardziej niż mogłem sobie wyobrazić. Pomyślałem o tych wszystkich chwilach, kiedy jedliśmy lody i oglądaliśmy filmy. Postanowiłem, że właśnie takiego dziadka będę pamiętał, a nie przykutego do łóżka, który spędził ostatni rok swojego życia, próbując ostrzec resztę z nas przed rzeczami, których nie chcieliśmy zrozumieć. Pogrzeb był niewielki, prowadzony przez pastora kościoła, do którego dziadek nie uczęszczał od ponad roku. Było to wieczne nabożeństwo przy grobie w pochmurny letni dzień. Nie skupiałem się na tym, co mówili. Byłem zajęty obserwowaniem istoty na skraju linii drzew. Cienistej postaci ze spiralami zamiast oczu. Odkąd po raz pierwszy zobaczyłem to stworzenie po drugiej stronie ulicy, sen był prawie niemożliwy. Odkryłem, że jedynym ukojeniem dla paranoi był miarowy biały szum. Był moją jedyną nadzieją na zagłuszenie szepczących głosów w mojej głowie. Mogłem patrzeć na to godzinami i kiedy byłem sam w pokoju w nocy, robiłem to. To było tak proste, jak tylko może być włączenie kanału, który nie istniał, i pozwolenie sobie na rozpłynięcie się w pustce. Po pogrzebie nie opłakiwałem dziadka z resztą rodziny. Zrobiłem to już wcześniej. Teraz byłem wyczerpany i przerażony, bojąc się życia bez snu. Pozbyłem się swojego łóżka, bo wiedziałem, że nie będzie mi już potrzebne. Pod nim leżała strzelba dziadka. Zabrałem ją, gdy sprzedaliśmy ich dom po śmierci babci. Już wcześniej zaopatrzyłem samochód w amunicję w ramach przygotowań do tego, co zamierzałem zrobić.
W końcu to bezsenni zrobili to dziadkowi, zrobili to mi. Upewnię się, że to nigdy nie spotka nikogo innego. Czekała mnie długa droga. Wyjechałem następnej nocy, ale najpierw musiałem zrobić jeden przystanek. Oczywiście nie zamierzałem odbyć tej podróży sam. Nie było mowy, żebym miał szansę przeciwko nim wszystkim. Zaparkowałem przy bramie wejściowej i otworzyłem bagażnik, wyjmując z niego łopatę. Cmentarz był zamknięty i musiałem wspiąć się na ogrodzenie, żeby wejść. Kulczaste żelazne pręty poszarpały moje ubranie, to, które założyłem na pogrzeb zaledwie kilka dni wcześniej. Nagrobek był taki, jak go zostawiliśmy, ale kiedy przyłożyłem ucho do ziemi, usłyszałem, jak coś się porusza. Oddychanie, miękkie drapanie od dołu. Przyłożyłem nogę do łopaty i wcisnąłem ją w ziemię. Zejście 6 stóp w dół zajmie trochę czasu, ale wiedziałem, że dziadek na mnie czeka. Dziadek nie śpi.